Hej, cześć, witajcie, jestem Azytem. W dniu dzisiejszym podobnie zagramy sobie tutaj na Skyblocku. Wraz ze mną wystąpi szampańska ekipa Headhunters, czyli Firebloom. Hej! Barkler. Hej! Oraz Kamikazer, który zasłużył sobie już na taką reputację, że zawsze będzie witany jako ostatni. Dobrze. Zadania na dzień dzisiejszy to... Może to zabrzmi dosyć dziwnie, ale ogarnianie właśnie tutaj naszych zadań. Dobra, Blum, no to pokaż, jakie tutaj mamy w tym momencie zadania. Z tego, co wiem... To... wieżę. Zapomniałam o wieży. Trzeba będzie ją wybudować. Ale dobra, zdobądź 6 wiaderek lawy. Kto by się tym zajął? Ja mogę się tym zająć. Okej, okay, to... Daj ci 8 żelaza. Masz kamyk. Zrób rozmnażarkę. Ogólnie tutaj teraz zaczynam dyskusję, czy rozmnażarka NPC możemy zaliczyć. Ja uważam, no, że tak. Ja również. No obóz koncentracyjny no jest. Rozmnażają się NPC, rozmnażają. Ale to miał być rozmnażarka, a nie obóz. Dobra, tutaj spróbuj to zrobić rozmnażarkę, to naprawdę nie jest proste. Dobra, zrób Iron Golema, to jest najprostsze zadań z tych, które tutaj mamy. A potrzebujemy żelaza. Dużo. Już to zrobię, ja już to idę zrobić. Dobra, i tam jest jeszcze zadanie... Golema, Barkler, lawę przynosisz? Kamyk przynosi lawę, z tego co wiem. Ja złapałam kogoś 8 złota, żelaza. No to kamykowi daj. Gdybym dostał, to ten, bo potrzebuję na ten, na te wiaderka. Nie wiem, ile w sumie ich mamy, ale ogarnę to zaraz. Blum, jest jeszcze jedna sprawa. No. Tam jest zadanie, które brzmi, że zabij zombiaka patykiem. Natomiast tam jest błąd popełniony przez jedną z osób, które tutaj tworzyły to. Już nie będę wnikał, czy to ty, czy to kamyk. Natomiast trzeba zrobić podkę na Helfa. I miotaną podkę na Helfa. I możesz się tym zająć, bo to w gruncie rzeczy nie będzie trudne. Podki na Helfa mamy, musisz się tylko wzbogacić bodajże o proch strzelniczy i się tym zajmiesz. Well, okej. Okay. Kamyk, masz... Ojejku, dobra tam, literówka. Nic tu nie znaczy, okej. Okay. Dobra, to ja... Jak to się... I tak zawsze jest na mnie. A nie, czekaj, moment. Idę płakać do piekła. Ale to trzeba zrobić rzucane, nie? Tak, bierzesz potki na Helfa i musisz je wzbogacić gunpowderem. I wtedy otrzymujesz miotanę. Okay. Lepiej zrób te od razu te lepsze. Te nie ma potrzeby. Kamyk nie ma potrzeby. Mał grinder. No tak, dobra, jestem skrupulatny. Mamy mob grinder, w którym przeciwnicy są obici do bardzo dużego, bardzo, bardzo low HP, więc w sumie głupio będzie. Nie, czemu? Moim zdaniem to wszystko się zalicza. Powiedz mi tylko, gdzie mam zbudować mojego golema, bo mamy wystarczająco dużo rzeczy. Chcemy zbudować go na dole czy na górze? Na dole. Myślicie? Tak. Kamyk osiągnięciem też to mówi. Co, ale... Czekaj, co? Musimy zejść głębiej. Nie pytaj, skąd ja to zdobyłem. Mam laga? Ej, też macie laga? No, wszedłem do Netheru. No i dobra. Zaczynamy w takim razie proces, jakże odpowiedzialny, stawiania Iron Golema. Blum, nie chcesz na to patrzeć? Ej, rozumiecie to? Że jest NPC, który za 40 zgniłego mięsa daje szmaragd. Fascynujące, Barkler, ale poczekaj. A nie są najlepsi. Za to... Nie, najlepsze są te, które dają za żarcie. Znaczy za farmę jakieś tam, takie jej. Tanie. Jej, mamy naszego Iron Golema i możemy odhaczyć zadanie. Dobrze. Czekaj, to ja jeszcze pójdę tylko szybko go zabić. Czekaj, zombiaka czy szkieleta? Można jedno i drugie. A zabij, okej. Okay. No to zabiję wszystko. Jej! Dobra. No to wracamy zwycięsko. Masz 6 wiaderek lawy? Mam 6 wiaderek lawy. Teraz tutaj zademonstruję przed Blum. Lecę, pędzę, biegnę. Żebym tego przez przypadek nie wylał do świni. Byłoby przykro. Bardzo. Dobra. No kurde! Okay, się, że cię wyjść widzę. Ten łuk z mojej twarzy! Ła. Nie dam tych cholernych, ty nie dasz mi ten. Dobra. Czy ma tam przyjść zrobić porządek?
Nie, nie, wszystko w porządku, Beklek. Dobra. No, Lum, pokaż. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Brawo! Jest. Hej, witajcie moje perełki, już wracam do was. To może zbudujemy tą wieżę. Co, nie mamy nawet projektu. Ja bym proponował teraz zająć się budowaniem portalu do Kresu. Natomiast informacyjnie dla widzów. My próbowaliśmy zbudować portal do Kresu, ale jakoś nam to nie wychodzi, więc prawdopodobnie po prostu zbudujemy ramę, uzupełnimy ją okami Kresu, tak to się nazywa, a ja następnie wczytuję tam po prostu bloki portalu, bo jakoś nam się nigdy pojawić nie chciał. Nie wiemy, co robimy źle. Może kwestia wersji, to możliwe. Może, nie wiem. No w każdym razie, dobra, Blum. Gdzie my planowaliśmy robić ten portal do Kresu chyba? Gdzieś tam obok na tego. Jeśli chodzi o zbroję do na smoka, to hełmu nie robimy, bo będzie to dynia, nie? Tak, musimy mieć dynię. Tego już historia uczy. Blum, czy masz materiały potrzebne, żeby to zrobić? Ja zrobię tylko platformę. Okej, okay, dobra. Jak ja zacznę mówić, jak to historia uczy, to mi się skojarzyło tak, jakby to było, nie wiem, pamiętacie, jak w 39 Sowieci pokonali Niemców, nosząc dynię na głowie, bo przestraszyli ich, a nie mogli ich dostrzec? No, to tak, wyciągmy przykład z Sowietów. Co? Okay. Załóżmy dynię na łeb. A ja mam jedno pytanie, Blum. Blum, tłumacz się, jak nas powiedzieć, kogo zabiłaś? Well... Niech się przyzna ta osoba. A pamiętacie, jak w 1453 roku pokonali Turków? Nie pamiętamy tego. Proszę się tłumaczyć. No wiesz, no. No wkurzył mnie, no co? Zdarza się. Proszę pana, to była chwila, no. No wkurzył mnie, to zabiłam gnoja, no co? No tak było. No co wam powiem, no. Koniec historii. No wiecie, no, wałek do robienia ciasta też może być całkiem dobrą bronią, nie? No Maciu, a wiesz jaką? Głównie straszny. Ej, w ogóle wiecie, jaką bronią może być ten? Taki młotek do mięsa? Nie wiem, bo to jest do mięsa. Teraz takie jest ciekawe pytanie. Skąd Blum o tym wie? Ale opowiedzieć wam? Skąd wie? Dajesz. No bo widzowie będą mój brat, kiedy był mały... O Jezu! No dajcie mi skończyć, co? Przepraszam. Moja mama chyba coś tam robiła w kuchni i kazała mojemu bratu obudzić tatę. No i brat wziął ten młotek i poszedł do ojca z tym młotkiem. No i raczej wiecie, co się stało. Jebnął się. Ale podobno tak uderzył, że ma chyba do szpitala zjechać. I nadal ma chyba bliznę jakąś. Boże. Tato, obudź się, nie. I teraz takie, a mówiłem, że wolę córkę. Dobra, to tutaj póki co jest przygotowane, więc tutaj dalej się z tym nie bawmy, Megan. Tak, musimy najpierw jeszcze mieć oczy Kresu, a tego chyba nie mamy. A wiesz co? Chyba mamy. Mamy kilka, ale muszę przegapić, nie dość. Nie? Informacje dla ekspiących w Mob Grinderze. Zbierajcie zgniłe mięso, bo tak. Tak, to pamiętam. Tak, wiemy. Backlack, spokojnie. Na mnie musisz tłumaczyć, my jesteśmy specami od handlu. No. To my sprawiliśmy, że możecie kupować dementowe rzeczy. To prawda. Ile żeście kurde z nimi handlowali, że aż takie dobre rzeczy, żeście ich ten... No troszeczkę. Dobra, wszystko zrobiliśmy na ten odcinek? Chyba to przepraszam, wszystko. Jeszcze jedną rzecz chciałbym zapytać, gdzie są marchewki? Ja schowałam, są u mnie w domu, żeby nikt nie mógł ich wziąć ze względu na farmę. Żeby dotrwały do farmy. Nie, Kamyk, zostaw! Właśnie dlatego masz je zostawić, Kamyk! Cholera, jedną chcę! Nie, Kamyk! Jedną na handel! Ja mam jedną marchewkę.
To nie, to mnie tak, nie, to nie to co myślicie. Wcale nie mam związanych z nimi. Nie oceniajcie po wyglądzie, jasne? A co robi chodzi? Nie zadawaj pytań! Dobra, ja nie zadawaj pytań, naprawdę Kamyk, nie zadawaj pytań. Ja się boję, ma. Dobra, to ja sobie tutaj buduję platformkę. Hej. Bez dostępu do was. Dobra, słuchajcie, to już byłoby chyba wszystko w dzisiejszym materiale. Do następnych musimy się troszeczkę przygotować, zwłaszcza do tego endu. W zasadzie wszystkie zadania się odnoszą albo do tego, albo do farmy, albo do wieży. No. Tak, dosłownie wszystkie się do tego odnoszą. Więc to zobaczycie już w następnych odcinkach. Natomiast tymczasem, jeśli zapomnieliście o tym zrobić do tej pory, to zasubskrybujcie kanał i jeśli nie polajkowaliście, to też wiecie co robić. I do zobaczenia już w następnych odcinkach. Dajcie lajka za super zbroję Merona. Mhm. Meron, nienawidzę cię. Mam 13 emeraldów. No a Bartek zbiera na zbroję, tak by the way. Dlatego go nie widać na odcinku. Dobra. No, ja cały czas robię farmę, żeby mieć emeraldy też na zbroję. Tak. No, kończymy. Pa. Hej. Pa.